mail jest na całą redakcję, a imię, kropka, nazwisko i ta końcówka to będzie też. Ja sobie zaraz dopiszę. Dzień dobry. Przepraszam, czy coś pomogę, bo jest fajne światło z tej strony. Dziękuję. Teraz trzeba opłatek wyjąć. Jeszcze 2 minuty. Ciebie już jest. Pani dyrektor, jest 9:09. Witam Państwa, 9 września, godzina 9:09, Światowy Dzień PAS. Chciałbym serdecznie powitać Państwa na otwarciu tego punktu. Witam serdecznie Panią Krystynę Dominiczak, reprezentującą marszałka, dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam Panią Danutę Reszczyńską, przewodniczącą Komisji Zdrowia Rady Miasta Gdyni, która od początku była ogromnym sojusznikiem tego projektu. Witam Państwa Krzysztofa i Katarzynę Liszcz, którzy są naszym takim tutaj głównym oparciem merytorycznym i pomagają nam kształtować te działania, które właśnie dotyczą PAS-u. Witam wszystkich przyjaciół, współpracowników, zespół Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zespołu placówek specjalistycznych. Cieszę się, że nadszedł ten dzień, chociaż trzeba powiedzieć, że pierwotnie nie zakładaliśmy, że nastąpi to tak szybko. Ten punkt konsultacyjny miał w pierwotnych założeniach ruszyć dopiero w przyszłym roku. Dzięki wsparciu, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zaangażowaniu dodatkowych funduszy z budżetu miasta Gdyni, udało się ten tak ważny punkt konsultacyjny uruchomić już w tym roku. Od jutra rozpoczyna swoją działalność. Proszę Państwa, o tym, że alkohol szkodzi zdrowiu, mówi się ciągle, natomiast ze swojej codziennej pracy wiemy, jak niska jest świadomość tego, jak dramatyczne skutki wywołuje alkohol w okresie płodowym, w okresie ciąży. Jest to problem nie tylko rodzin patologicznych, ale tak naprawdę braku powszechnej wiedzy wśród matek, wśród kobiet w ciąży. Stąd wszelkie działania prowadzone w tym zakresie muszą być intensyfikowane. Myśmy już w tym roku prowadzili od kwietnia kampanię, która w ramach której właśnie były wydawane te ulotki, te plakaty informujące o tej problematyce. Dzisiaj system, który jest opisany w gminnym programie FAS, wzbogacamy obok szkoleń, obok działań promocyjnych o utworzenie właśnie tego punktu konsultacyjnego, który będzie służył mieszkańcom naszego miasta. A nie ukrywam, mam nadzieję, że tego typu placówki będą również powstawały w innych miastach, gdyż jest to niezwykle wrażliwa sfera i tak naprawdę do tej pory niezagospodarowana. Chciałbym poprosić Panią Dyrektor Mirosławę Jezior o przedstawienie krótkiej historii, jak do tego doszło. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gminny program edukacyjno-terapeutyczny FAS. Jak się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł? 16 października 2008 roku
zorganizowano w Gdyni z inicjatywy pani doktor Grażyny Rymaszewskiej konferencję w Kościele Ojców Franciszkanów. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i jednym z tematów tej konferencji była właśnie tematem była szkodliwość picia alkoholu przez kobiety w ciąży. I już wtedy, w przerwie tej konferencji, dało się słyszeć głosy, że osoby, które pracują z takimi dziećmi, czy opiekują się takimi dziećmi, dostrzegają właśnie cechy, o których mówiono w trakcie wykładu. I w zasadzie program powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie, bo w momencie, kiedy ludzie mówili, że może być taki problem, postanowiliśmy tutaj przy merytorycznym wsparciu pani doktor Rymaszewskiej opracować jako miejski ośrodek gminny program edukacyjno-terapeutyczny FAS. Wiedzieliśmy już wtedy, że tematyka związana z tym schorzeniem jest bardzo mało znana. Mimo tego, iż od 20 lat FAS był wpisany do międzynarodowej klasyfikacji chorób. Dziś wiemy, że FAS może wystąpić nie tylko u dzieci matek alkoholiczek, o tym też mówimy już wielokrotnie od czasu chociażby tego, kiedy rozpoczęliśmy działania związane z tym programem. Wiemy, że każda kobieta, która spożywa alkohol, może spowodować uszkodzenie swojego dziecka. Ja tutaj nie będę mówiła o tym, co powoduje FAS, ale o tym, że aby pomóc takiemu dziecku, takiej osobie, potrzebna jest kompleksowa pomoc. I taka była nasza idea tego programu, żeby nie tylko rodzic, który opiekuje się takim dzieckiem, wychowuje takie dziecko, borykał się sam z tym problemem, ale w momencie, kiedy pójdzie do lekarza, żeby lekarz mówił tym samym językiem, co rodzic. Żeby nauczyciel, który uczy to dziecko, pedagog, czy psycholog, który jest w placówce edukacyjnej, żeby również wiedział, co prawda taki był zamysł na początku, ale później pan doktor potwierdził to, żeby wiedział, że dziecko, które rozwiązuje świetnie zadanie jedno na tablicy, nie jest w stanie poprawnie napisać klasówki czy kartkówki, na kartce jest umieszczonych na przykład 6 zadań. A jeżeli dostałoby te 6 zadań na osobnych kartkach, całkiem możliwe, najprawdopodobniej, że rozwiązałoby poprawnie. I o to też nam chodziło, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy nauczycielom. No, tylko interdyscyplinarna pomoc pozwoli rozwijać się adekwatnie do posiadanych możliwości, to oczywiście wiemy. No i cóż ten program przez nas stworzony zawiera? Założyliśmy sobie 3 etapy tego programu. Pierwszy etap to właśnie ten etap taki bardzo ogólny, czyli chodziło nam o dostarczenie jak największej ilości osób takiej ogólnej wiedzy. Ta wiedza była przekazywana na takim 5-godzinnym wykładzie. Tych wykładów były 4 i do udziału w tych wykładach zaprosiliśmy właśnie pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, lekarzy, pielęgniarki, także no, takie bardzo duże spektrum odbiorców i to szkolenie wprowadzało do tematyki. Drugim etapem było, w trakcie tego głównego szkolenia, były wypełniane ankiety, specjalnie przygotowane dla różnych grup zawodowych. Byli również rodzice zastępczy, rodzice adopcyjni, ci, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. W trakcie tego pierwszego wykładu były wypełniane ankiety i z tych ankiet później dobieraliśmy osoby, które były zainteresowane w ankiecie, zgłosiły swój akces do tego, aby wiedzieć więcej, czyli pogłębiać swoją wiedzę na temat FAS-u. I to były właśnie warsztaty pogłębiające, uzupełniające i pogłębiające wiedzę. W drugim etapie w 2010 roku
uzupełnialiśmy dalej szkolenia ogólne i warsztatowe i zaplanowano w pierwszej wersji, znaczy w tym pierwszym założeniach programu, że przeszkolimy w 2010 roku dwie osoby, które będą mogły pracować właśnie terapeutycznie z osobami dotkniętymi FAS. Udało nam się szczęśliwie jeszcze w 2009 roku trzy osoby zakwalifikowały się na szkolenie PARPOWSKIE. Szkolenie, które w zasadzie było darmowe, finansowane przez PARP, nas obciążały koszty noclegu tylko i dojazdu. I dzięki temu w kwietniu mieliśmy trzy panie już przeszkolone i wykwalifikowane do takiej właśnie terapii.